CBŚ oraz Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowali magazyn z nielegalnymi papierosami i tytoniem pod Oświęcimie. W trakcie akcji służby przejęły prawie 5 milionów sztuk papierosów i tytoniu bez akcyzy. Policjanci Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie wraz ze Śląskim Oddziałem Krajowej Administracji Skarbowej rozszerzyli działania w walce z przestępczością akcyzową. Dzięki tej współpracy udało się odkryć miejsce, w którym takie działania były prowadzone na masową skalę. Trzech podejrzanych z województwa małopolskiego trzymało w magazynie pod Oświęcimiem prawie 5 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Część papierosów prawdopodobnie pochodziła z przemytu. Dodatkowo wyroby tytoniowe były oznaczone banderolami naszych wschodnich sąsiadów. Wartość zabezpieczonych papierosów to 3 700 000 zł. Papierosy miały prawdopodobnie trafić na teren Śląska i Małopolski. Mundurowi oszacowali, że gdyby wyroby trafiły do nielegalnego obrotu na terenie Polski, to straty wyniosłyby ponad 5 800 000 zł. Zatrzymani trafili do prokuratury rejonowej w Oświęcimiu. Tam usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych, za które grozi grzywna oraz kara więzienia do 3 lat.